Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów i zapraszam na kolejny odcinek. Ale dzisiaj przygotowałem dla Was cacuszko. To Audi A8 pierwszej generacji, czyli o oznaczeniu D2. Jeżeli kiedykolwiek marzyliście o takim samochodzie, ale plany zakupowe odkładaliście w czasie, to myślę, że to może być ostatni moment, aby kupić pełnosprawne auto w jeszcze w miarę rozsądnej cenie. Prezentowany egzemplarz jest oczywiście wystawiony na sprzedaż. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam go kawałek po kawałeczku. Ale z najważniejszych informacji warto rozpocząć od tego, że akcesoryjny jest tylko i wyłącznie układ wydechowy, dołożone dystanse oraz zmienione sprężyny. Cała reszta to standard. Tak, ten samochód wyjechał z fabryki, a co najważniejsze, mamy tutaj do czynienia z odmianą Quattro. Tak jest, nie każde A8 D2 oferowało napęd na 4 koła. Występowały również ośki. Także przy wyborze tego modelu warto zwrócić uwagę na ten aspekt, bo dlaczego mielibyście rezygnować z tego udogodnienia? Prawdę mówiąc, już na początku lat 80. Audi zdawało sobie sprawę z tego, że ich auta wyposażone w napęd na 4 koła są cięższe o jakieś 100 kg od samochodów konkurencji. Dlatego też Ferdinand Piech podpisał umowę z Alcoą, czyli producentem wyrobów aluminiowych, na to, aby zaprojektować i wykonać samochód stworzony głównie z tego lekkiego tworzywa. I właśnie pod koniec lat 80. zatwierdzono plan, aby następcą modelu V8 było lekkie A8. Design tego samochodu zatwierdzono w roku 1990. Jego autorem jest Chris Baird oraz Dirk van Breckel. Natomiast w roku 1993 na targach samochodowych we Frankfurcie zaprezentowano wersję przedprodukcyjną wykonaną z polerowanego aluminium. Wersja produkcyjna natomiast ujrzała światło dzienne na targach samochodowych w Genewie w roku 1994. Audi A8 D2 było produkowane do roku 2002, a prezentowany egzemplarz opuścił fabrykę w roku 2001, czyli jest to już wersja poliftowa. W miarę duża zmiana nastąpiła w kwestii silników, bo jeśli jednak chodzi o aspekt wizualny, to mamy tutaj inne lampy, troszeczkę inny grill, ale prawdę mówiąc, na pierwszy rzut oka ten samochód zbytnio się nie zmienił. Zwłaszcza patrząc na tylną część nadwozia. Te kształty są absolutnie piękne i ponadczasowe. I prawdę mówiąc, niezależnie od tego, czy szukacie przedlifta czy polifta, warto wiedzieć, jaka jest jego przeszłość, gdyż na rynku jest wiele egzemplarzy z nieciekawą historią. Niektóre wygląda na to, że powinny trafić na złom, a nie do odbudowy i dalszej eksploatacji przez nieświadomego klienta. Warto dodać, że na Car Vertical jest teraz duży rabat, do 30%, jeśli skorzystacie z mojego kodu rabatowego JARPEN albo kupicie raport poprzez link, który zamieściłem w opisie pod filmem. A oprócz zdjęć, taki raport może zawierać wiele innych cennych informacji, na przykład archiwalne zapisy przebiegów. Jak to mówią, przezorny zawsze ubezpieczony. Na rozwój pierwszej A8 pieniędzy naprawdę nie szczędzono. Dotarłem do informacji, z których to wynika, że cały projekt kosztował po przeliczeniu na dolary 700 milionów. Doliczając inflację, na dzisiaj byłoby to 1,5 miliarda. I z tego co wiem, jest to pierwszy samochód z napędem na 4 koła, który oferował ESP. Do tego jest to pierwszy samochód na świecie wyposażony w boczne poduszki powietrzne z tyłu. A jak już jesteśmy w środku, zwróćcie uwagę na szwy. Na przykład na tylnej kanapie albo na przednich fotelach. Pierwsze A8 miały szwy idące na oparciu od góry do dołu. Tutaj mamy natomiast lewo-prawo i po tym właśnie można rozpoznać polifty. Zwróćcie uwagę również na to, że te fotele wykonała firma Recaro. Natomiast regulacja w 14 kierunkach występuje w standardzie. Tutaj mamy nawet taką opcję dla pasażera. Kolejnym standardem była to właśnie wszechobecna skóra oraz dodatki z drewna. Prawdziwego. I jak sami widzicie, troszeczkę tego tutaj jest. W tym momencie zasiadłem za fotelem kierowcy, który wyregulowałem na swój wzrost i mieszczę się absolutnie bez problemu. Przestrzeń na nogi jest wystarczająca, a dodam, że występowały również opcje przedłużane. Było tutaj dodatkowe 12,5 cm. Jeśli chodzi o dodatki, mamy tutaj podgrzewane dwa skrajne miejsca oraz rolety na szybach. Obsługujemy je ręcznie, a to oznacza, że jest to rozwiązanie
rozwiązanie, które ma mniejsze szanse na popsucie się. Z ciekawych rozwiązań mamy tutaj szyberdach z fotowoltaiką, a to oznacza, że w bardziej słoneczne dni możemy to ustawić tak, aby kabina się nie nagrzewała. Nawet jeżeli silnik spalinowy jest wyłączony, wentylatory mogą pracować. No dobrze, przejdźmy już może do silników, które oferowano w Audi A8 D2 i do danych technicznych, rozpoczynając od tego, że V6 2.8 i V8 3.7 standardowo występowały z napędem na przednie koła. Quattro było opcją. Jeśli chodzi natomiast o V8 4.2, tam napęd na 4 buty był w standardzie. Co ciekawe, zarówno 3.7, jak i 4.2, przypominam, obie V8 mają identyczną średnicę tłoka, która wynosi 84,5 mm. Nie chciałbym użyć słowa, że są to silniki identyczne, ale dodatkowa pojemność wzięła się z tego, że w 4.2 mamy większy skok tłoka. W 3.7 wynosi on 82,4 mm, natomiast w 4.2 93. I to jest bardzo istotna różnica, gdyż jak możecie zauważyć z tych danych, w 3.7 jest szerzej niż wyżej, natomiast w 4.2 wyżej niż szerzej. Co to oznacza? Z reguły to, że silniki pierwszego typu wkręcają się na wyższe obroty, gdyż prędkość tłoka nie jest aż tak wysoka. Tutaj natomiast mamy na odwrót. Moc maksymalna w 3.7 jest uzyskiwana przy 6000 obrotów, w 4.2 natomiast przy 6200. A tak nawiasem, ile ona wynosi? W pierwszych przedliftowych rocznikach 230 koni, po lifcie 260. Dla porównania w 4.2 mamy 300 koni, następnie 310, a w najsłabszej odmianie 2.8 174 koni, a następnie 193. I w tym momencie warto zwrócić uwagę na to, że zarówno 3.7, jak i 4.2 po liftingu zmieniono i to znacznie. Mamy tutaj już 5 zaworów na cylinder, a nie 4. Poza tym zmieniono tutaj naprawdę dużo rzeczy, ale to są już bardzo techniczne kwestie. Istotną informacją w kwestii danych technicznych jest jeszcze to, że moment obrotowy wzrósł z 315 Nm do 350. Do tego prędkość maksymalna przed lifta wynosiła 247 km na godzinę, natomiast w polifcie była już ograniczona elektronicznie do 250. Sprint do pierwszej setki początkowo zajmował 8,7 sekundy, tutaj już 7,8. No dobra, to teraz może przyszła najwyższa pora, abyśmy zajrzeli do wnętrza i ocenili zużycie. No, samochód ma już przecież 23 lata, a więc jak nowy na pewno nie wygląda. To co najważniejsze, czyli fotel prezentuje się zacnie, zarówno jeśli chodzi o boczek siedziska, jak i boczek oparcia. Wyślizgane tutaj na wylot nic nie jest, wszystkie nitki są na swoim miejscu, aczkolwiek dookoła można już zauważyć troszeczkę zużycia materiału. W kwestii kierownicy, w najbardziej newralgicznych miejscach jakieś wyślizganie można już zauważyć. Przy okazji zwróćcie uwagę, że tempomat jest na badylu obok. Jednak w kwestii zużycia najgorzej myślę, że wyglądają drzwi. Tutaj pojawiło się już mnóstwo odprysków, ale całe szczęście wszystkie przyciski są na swoim miejscu i co najważniejsze działają. Na drewnie uszczerbków nie zauważyłem, skóra na podłokietniku również wygląda dobrze, nie jest tutaj nigdzie przetarta ani wyłokciowana, także myślę, że w A8 D2 najsłabiej wykonano plastik. W kwestii komfortu pomiędzy fotelami mamy dwa osobne, regulowane na wysokość podłokietniki, które skrywają w sobie schowek oraz telefon. I to taki działający, patrzcie na to. Do tego możemy go sobie wyjąć na stelażu albo odpiąć. Do tego na pokładzie jest dwustrefowa klimatyzacja, podgrzewane fotele również z przodu, no jak z tyłu były, to i muszą być z przodu. Jest na przykład jeszcze elektrycznie regulowana roleta na tylnej szybie i schowek tuż przed pasażerem otwierany na przycisk, ale patrzcie jak elegancko, klik, wyskakuje, nic nie tłucze, następnie możemy pociągnąć, otworzyć go troszeczkę bardziej, jedynie co mnie martwi, to trzeba użyć troszeczkę więcej siły, aby go zamknąć. A jednak ten egzemplarz jest z roku 2000, a nie 2001. W 2001 miał już 30 tysięcy kilometrów przebiegu, niecałe, w 2002 60 koła, w 2003 90, w 2004 119, w 2006 136, w 2007 170 i w 2016 226. W papierologii znalazłem informacje od HR w kwestii modyfikacji, o których wspomniałem na samym początku tego odcinka, i jest jeszcze faktura za końcówkę układu wydechowego na ponad 300 euro. A wracając do przebiegu,
Aktualny stan licznika wynosi 270 tysięcy kilometrów. Zanim wyruszymy na przejażdżkę, sprawdźmy jeszcze, co skrywa bagażnik. Katalogowo jego pojemność to 525 litrów, a więc naprawdę solidnie. Pod podłogą znajduje się pełnowymiarowe koło zapasowe. Ono ma akurat 17 cali, a felgi, które są w tym momencie na aucie, mają 19. No dobra, jedziemy na przejażdżkę. Pierwsza najważniejsza rzecz, trzeba włączyć światła i robimy to badylem po lewej stronie kierownicy, a nie żadnym przełącznikiem jak w zwykłych, typowych samochodach. Zanim powiem, jak się tym autem jeździ, trzy ciekawostki. Po pierwsze, Audi A8 D2 zostało wybrane przez kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera jako auto właśnie do wożenia go. Jego poprzednicy korzystali z Mercedesa klasy S, on jednak wybrał Audi. I co ciekawe, do modelu A8 nie przykleił się na kolejne generacje, gdyż gdy przestano produkować D2, przesiadł się do Volkswagena Phaetona. Druga ciekawostka, to nie wiem czy wiecie, ale D2 została zaprojektowana również jako odmiana coupe, która miała konkurować właśnie z S-klasą coupe, czy też CL-em oraz z BMW serii 8 generacji E31. Z tym, że po pewnym czasie, po dłuższym zastanowieniu, Audi stwierdziło, że jednak coupe na rynek nie trafi, ze względu na niezbyt dobre wyniki sprzedażowe konkurentów, właśnie Mercedesa czy też BMW. Także kupeta powstała tylko jedna, można ją gdzieś tam oglądać w muzeum w Niemczech. I trzecia ciekawostka, jeśli chodzi o silniki, w roku 2001 pojawiła się odmiana S8 z silnikiem 4.2 oraz W12 o pojemności 6 litrów. Z tym, że to W, to jeżeli nie kojarzycie tego tematu, to nie jest tak, że tam są cztery takie, wiecie, rzędy cylindrów. To jest praktycznie V12, bo są tam dwie głowice. No ale to są tak jakby dwa połączone z sobą silniki VR6. Mniejsza o to, 6 litrów pojemności, wyjątkowe rozwiązanie, 420 koni mechanicznych. I ze względu na to, że ten samochód został wprowadzony relatywnie późno, bo pod koniec produkcji, to powstało ich zaledwie 750 egzemplarzy. Tak więc jeżeli szukacie naprawdę rzadko spotykanej D2, to myślę, byłby dobry krok, z tym, że nie będzie ona na pewno kosztowała tyle, co odmiana 3.7. Dobra, wciskamy się. Ale żwawe jest to auto, wiecie co? Tak właśnie w kwestii już tej mocy, wiadomo, tam każdy by chciał mieć nie wiadomo ile tych koni w wielkich samochodach, ale tyle co tutaj jest, w zupełności wystarczy. Auto jest naprawdę dynamiczne, kultura pracy tego silnika, no coś niesamowitego. V8 to jednak V8 i być może gdy ten samochód był nowy, dla kogoś to była różnica, że tu jest 3.7, a nie 4.2, ale wiecie co? Po tylu latach, gdy będziemy traktowali ten samochód raczej jako ciekawostkę, jako wehikuł czasu, jako przypomnienie czegoś, o czym marzyliśmy kiedyś, to nie ma aż takiego znaczenia, no bo przecież 260 koni plus ta smukła praca, to jest naprawdę dobre połączenie, zwłaszcza że ten samochód nie jest aż tak strasznie ciężki. Dobra, troszeczkę więcej gazu, wyjeżdżamy na drogę dwupasmową, bo myślę, że wielu z Was korzystałoby właśnie z A8 w takich warunkach. Zabrać to auto na jakiegoś tripa, nakręcić kilometrów, cieszyć się tą wygodą, tym wyciszeniem. Troszeczkę czuję, że mogą tutaj być krzywe tarcze albo dystanse, bo są delikatne wibracje przy tych wyższych prędkościach, ponad 120 km na godzinę, a być może koła są niewyważone. To jest taki drobny element, który czuję i myślę, że warto o tym wspomnieć, ale nie jest to na pewno nic poważnego. Także jeśli chodzi o połykanie kilometrów, o te wyższe prędkości, o elastyczność
przy tych wyższych, już nawet autostradowych prędkościach, bomba, tym autem się płynie. Ale wiecie co? Obniżyłbym jeszcze troszeczkę fotel. Zdziwiło mnie troszeczkę, gdyż ustawiając naprawdę na najniższe położenie, nie siedzę tutaj jak na podłodze. Okej, dobra, podczas hamowania troszeczkę tych wibracji też wyczuwam. Także to jest kwestia do przejrzenia, ale jeśli chodzi o silnik, o reakcję na gaz, o kulturę pracy, do tego nie można się przyczepić. Nie, on naprawdę jedzie porządnie, tak jak powinien jechać. I tym autem właśnie, jeszcze w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów, w takich nawet miejskich warunkach, jedzie się bombastycznie, no po prostu to jest wysoka półka i to od razu czuć. No dobra, to jeszcze mały sprincik od zera. 50. I testy zwinności na rondzie. Zobaczymy, jak to auto jeździ po ruchu okrężnym. Przekładki, no nie trzeba robić, da się to zrobić bez przekładki. A troszeczkę przyspieszając, świetnie, świetnie trzyma się drogi ten samochód, pierwsza klasa. To teraz jeśli chodzi o ceny. Aktualna cena, jak zawsze, jest w ogłoszeniu. Link do ogłoszenia jest w opisie pod filmem. Ale na tę chwilę mogę Wam powiedzieć, jest to na pewno mniej niż 30 tysięcy złotych. Dajcie znać, co myślicie o Audi A8 D2, o tym akurat egzemplarzu i o tej ofercie. Subskrybujcie, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję Wam bardzo, bardzo mocno za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!